Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszamy na partię komputera z człowiekiem. No, nie od dziś wiadomo, że Hikaru Nakamura jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych szachistów na świecie, poza Magnusem Carlsenem. Oczywiście jest to człowiek, który dużo streamuje, dużo robi materiałów na YouTube, niezłą pracę wykonuje, jeśli chodzi o popularyzację gry w szachy. I w 2007 roku, no kawałek czas, już kawał czas temu, zagrał partię z komputerem Crafty. Ten silnik tutaj miał ocenę około właśnie 2889. To oczywiście jest taka umowna, mniej więcej Ocena siły gry silnika. Teraz już te silniki oczywiście są o wiele, wiele silniejsze. Była ta partia rozgrywana na portalu ICC. Długa partia, ale ją bardzo szybko przeanalizujemy, bo w pewnych momentach, oczywiście, nie ma tutaj co mówić. W oczywistych posunięciach dosyć komiczna, dosyć ciekawa. No i sprawdźmy, jak Nakamura wygrał z silnikiem w partii blicowej. Tak od razu to zaznaczę, no bo to oczywiście nie analizowałbym partii, jakby silnik wygrał z człowiekiem. Prosta sprawa. Skoczek C3 tak zagrał tutaj, zagrała tutaj maszyna. Posunięcie G6 ze strony kamury, E4, goniec G7. Czyli tutaj, tutaj mamy obronę nowoczesną, tak zwaną, bardzo ją zresztą lubię, całe życie grałem. Po końcu C4 na kamura zagrywa E6. Zwykle gra się D6, tam skoczek E6 i tak dalej, tradycyjnie. Dobra strategia na silnik na pewno jest taka, żeby próbować grać przede wszystkim debiuty nieco zamknięte, żeby zamknąć pozycję, bo jak zagramy otwartą pozycję, no to z silnikiem szans nie ma, nie ma żaden człowiek raczej, gdyż silnik liczy świetnie. Skomplikowane pozycje też są bardzo trudne. No i skoczek zagrywa na F6, skoczek E7 i już to wygląda troszkę inaczej niż zwykły debiut. Roszada ze strony tutaj maszyny, posunięcie d6, d4, roszada. Widzimy, że czarne tutaj jakoś specjalnie nie rzucają się do centrum, tylko spokojnie tutaj robią roszadę, trzymają takie kolce można powiedzieć, jeżo, jeżowe kolce, goniec na g5, posunięcie h6, goniec zagrał na e3 w tej sytuacji i posunięcie b6. Zobaczcie, domek z jednej strony, domek z drugiej strony. Hetman D2 za takiem napiona, no więc trzeba uważać król H7. Jakbyśmy na przykład zagrali jakiś taki typu ruch H5 lub G5, to byśmy sobie trochę króla osłabili, mogłoby być ciężko. Goń, król H7. No wiadomo, że jak jest krótka roszada, to tak ciężej zagrać ruch H4, H5 atakować, gdyż król jest po tej stronie. W tej sytuacji tutaj białe zagrały D5, co jest uważam dobrym ruchem dla czarnych. Z tego względu, że jest e5 i plan jest prosty. Chociaż y, się silnik wskazuje tutaj jako minimalną, minimalną przewagę białych, to y, proste ruchy pod tytułem f5, no trzeba się w pewnym momencie rzucić. Skoczek zagrywa na e1 i właśnie jest ruch f5 ze strony na kamury, posunięcie f3, od razu f4 i w tej sytuacji widzimy, że po ruchu g5 y, przypomina nam to troszeczkę obronę królesko indyjską, y, no wiadomo, dosyć fajne ustawienie. Silnik pokazuje 0-0, więc można powiedzieć, że człowiek ma już mały sukces. W królewsko indyjskiej jeszcze ten pionek powinien stać na C4, ale nie stoi. Co może być mało korzyścią. Myślę, że dla czarnych, bo pionki czasem robią tutaj nie, niezły szturm po skrzydle na skrzydle hetmańskim. Skoczek zagrał na D3, posunięcie H5. Widzimy, tu Nakamura się niczego nie boi. Wieża zagrywa z A na E1 i w tej sytuacji skoczek G6. No dobrze, wieża E2, czyli tutaj można powiedzieć, że białe troszeczkę się szykują do defensywy. Pozycja czarnych jest po prostu już lepsza, moi drodzy. Koniec H6. Widzimy też takie typowe ustawienie gońca pod diagonali tutaj H6C1. Tradycyjne zagranie, żeby próbować grać G4. Te figury przygotowały właśnie ten marsz. Posunięcie skoczek A1. No i tutaj posunięcie od razu na G4. Hetman D3. A6. Jeszcze zobaczcie kolce ustawiane z prawej strony po het, na hetmańskim skrzydle. Posunięcie A4, żeby tego ruchu B5 pewnie nie było. Skoczek D7. Ja sobie zdaję sprawę, że dosyć szybko przestawiam te ruchy. One nie są myślę, że trudne. Bardziej ciekawe myślę, że jest sama, same, same zagrania tutaj właśnie na kamury i odpowiedzi silnika. Król H1 moi drodzy. Skoczek na F6. B4, no i widzimy, że mamy charakter zamknięty w tej sytuacji. Pozycja jest zamknięta, co jest dobrym sygnałem dla czarnych, i nie widać przebicia się białych, a czarne ma szansę przebić się na królewskim skrzydle. Wieża F7, czarne mają dużo czasu, właśnie, żeby spokojnie przemanewrować figury. Wydaje mi się, że jak będziemy grać trochę w miejscu, to maszyna może w jakimś stopniu zgłupieć. Wiemy jak to brzmi, ale tak czasem bywało. Mi się też udawało za młodych lat wygrywać z silnikiem, na przykład na poziomie 2300, 2500, nawet to był jakiś tam Fritz. No teraz te silniki oczywiście są super doskonałe. Posunięcie wieża G1, yy, i teraz bardzo ładny ruch, klasyczny, tak jakbyśmy grali królewsko-indyjską. To też nas nauczy pewnej jednej takiej fajnej możliwości, mianowicie ruch G3. Posunięcie g oddaje piona. A jak to zwykle bywa z maszynami, jak oddajemy im pionki, to możemy za to no, dostać po uszach. Aczkolwiek w tym wypadku taki ruch jest obowiązkowy, i to jest bardzo dobre posunięcie. Po wybiciu jest wybicie. No, raczej król, e, goniec, król, goniec nie zagra na E3, bo skoczek fajnie wskakuje i tutaj grożą matę na H4. Goniec musi wybić piona i posunięcie H4. No, i teraz tak moi drodzy, co by się stało, jakby ten goniec odszedł? Bo w partii goniec zbił na H4, czyli białe poświęciły figurę. Jest to jakaś recepta na to, żeby utrzymać dwa pionki i zawalczyć o remis. No, ale na przykład, jakby goniec powiedzmy zagrał sobie na H2. To mamy świetny ruch skoczek na H5, i tu nie widać za bardzo jak dobrze się poruszać białymi. Te figury wchodzą tutaj jak w masełko. Nie widzę obrony. no Silnik czeskomowy się tutaj zgadza. Minus 7, ponad, ponad minus 7, czyli przewaga czarnych. Ogromna, ogromna, moi drodzy. No cóż, zobaczmy jak się maszyna broniła. Mianowicie, bicie na H4 skoczek wybił. G3, skoczek G6. No i teraz trzeba wykonać kilka takich posunięć manewrujących. Troszeczkę, jakbyśmy wymienili figur, to na pewno czarnym by się grało łatwiej. Wieża H2, no nieco z atakiem, król schodzi, oczywiście, król G2. Wieża zagrywana F8, ta wieża się przerzuci za chwilę na H8, będzie stała lepiej. Skoczek D1, no skoczki zawsze tutaj jakieś opcje mają. Wieża H8, oczywiście, wieża G na H1 i koniec na G5. Próba wymiany jednej wieży, co się oczywiście wiąże z akceptacją tutaj silnika, skoczek wybija, skoczek F2. Jak skoczek na E3, to prawdopodobnie jakaś tam wymiana by po prostu poszła albo skoczek by wrócił. Tu się wszystko oczywiście dobrze trzyma u czarnych. Skoczek G6, C3, no to już widzimy, że teraz maszyna z tej strony wykonuje ruchy takie, no niepotrzebne, to znaczy niepotrzebne, nie wiadomo co robić. Najlepiej jakby białe mogły teraz oddawać. Ruch przeciwnikowi to byłoby y, może ciężej się przebijać. No ale jest Hetman E8, tam atak na pionka. Posunięcie B5, no widzimy dziwne posunięcie, bo jest ruch A5 i skrzydło tutaj hetmańskie jest totalnie zablokowane. Jakby się udało skoczka wstawić przez D7, przez C5, to by były, y, czarne stałyby już znakomicie. To znaczy, i tak stoją świetnie, ale jeszcze można oczywiście poprawiać. Skoczek zagrywa na C2, no i skoczek. Na E7, skoczek na H3. No tutaj wymiana, zobaczcie, goniec w ogóle nie został poruszony, od razu się wymienił. Wieża zbiła na H3, Hetman G6. No widzimy plan czarnych. Skoczek zagrał na E7, aby wprowadzić Hetmana. Może próby jakieś typu. Goniec F4. Tu jest y, oczywiście Hetman na rentgenie z królem. Król F2 z, y, z tej strony zagrała maszyna, wieża H8. Szybka wymiana, i myślę, że czarne. Są oczywiście w tej, w tej sytuacji, bardzo w, komfort, w komfortowej sytuacji, nie są. Myślę, że Nakamura tutaj nie jest w stanie po prostu przegrać tej partii grając no, względnie poprawnie wystarczy. Teraz ciekawy jestem właśnie, czy w tej sytuacji z najsilniejszym enginem na świecie teraz byłby w stanie tę pozycję wygrać. Przegrać na pewno by nie przegrał, uważam, że nie. Nawet przeciętny arcymistrz tutaj by dał radę utrzymać czarnymi pozycje, ale no właśnie, jestem ciekawy, jak to by z najsilniejszym silnikiem wyglądało. Goniec zagrywa na A2, skoczek D7, skoczek E1, skoczek C5, Hetman C2, Hetman H6. Ładnie to się komponuje. Tutaj oczywiście Hetman ma szansę wparować. Do obozu przeciwnika Skoczek G2, skoczek G6 Czyli przygotowujemy wszystkie figury Zresztą skoczek bardzo dobrze broni kluczowych pól F4, H4 Goniec zagrywa z powrotem na C4 Skoczek, zobaczcie, z C5 Nie dość, że on czasami ma opcję wskoczenia do obozu przeciwnika To jeszcze pilnuje bardzo e, słabego pionka na A4 Hetman zagrywa na H2 W tym momencie goniec F1 Król G7, poprawiamy figurki Hetman A2, czyli białe stoją w miejscu Skoczek F8 Goniec wrócił na C4, skoczek H7, tutaj widzimy manewry, manewry, manewry. Król 1 no to szacha widział, kto go dał i Hetman zagrał na C1. No to jak Hetman wparował już do obozu przeciwnika... Takiej właśnie konfiguracji to jest już koniec partii. Jest ruch 50, moi drodzy, goniec E2, no i tutaj skoczek się przerzucił, hetman C4, goniec D2, G4, no to już widzimy, że maszyna robi totalne babolce, no to już osłabia bardzo, osłab osłabia czarne pola, ale cóż grać, w Tej beznadziejności, można powiedzieć. Hetman C3 bardzo mądre rozwiązanie. Po wymianie jest pionek więcej u białych, lecz figura mniej. No i oczywiście, goniec D1 jest obowiązkiem, bo jak tego piona byśmy wzięli, to ten pionek by już bardzo łatwo zasuwał. No i cóż, trzeba przeciwnika wymanewrować. Zobaczmy, jak to robi właśnie na kamura. Goniec D2, skoczek H4. Skoczek G8, bo skoczek na F5 ma szansę wejść i za zawsze możemy go przez E7 wygonić lub przez H6. Król E2, goniec G5, no skoczek dał szacha, król F7 oczywiście, goniec C2. Tu się czarne znowu w ogóle nie śpieszą. E, po goniec C2, skoczek E7, no wiadomo, nie, wymia, nie tutaj białe nie wymieniają. Skoczek na D7, król D3. Ja myślę, że te ruchy tutaj z jednej i z drugiej strony nie wymagają wielkiego komentarza. Po prostu sprawdźmy, jaka jest realizowana przewaga: skoczek F5, król F6 pod, pod górkę, tutaj król C3, skoczek H4. No, i nastąpiła wymiana. Jest to już pozycja bardzo prosta. Tutaj król za chwilę wchodzi i koniec gry. Król D2, król G5, koniec D1. Lecz zakończenie tej partii jest niezwykle spektakularne. Nakamura zaczął się z maszyną nieźle bawić. Król zagrał na E2, skoczek na F6. Widzimy, że w tej sytuacji no, nie jesteśmy w stanie przegrać czarnymi, to jest oczywiste. Król F1, skoczek H7. Widzimy, że skoczek ma opcję na G5, król G2, goniec E1. Wiadomo, tam przestawimy te figury i po goniec E2 skoczek zagrał na G5, król G1. No i prosta sprawa oczywiście wybicie. Król G2, szach, król F1, skoczek C2. No i tu już wystarczy po prostu zrobić bardzo proste posunięcia, aby wygrać tę partię. Przepraszam, skoczek dał szacha na E3, król H3 w tej sytuacji, goniec E1, czyli zyskanie tempa. G5, król wybił i widzimy, już jest banalnie prosto wygrywać król H2. Ja może troszeczkę przestawię szybciej te posunięcia, bo tutaj myślę, że kolejne powiedzmy 50 ruchów jest bez sensu, żebym tłumaczył. Widzimy, król podchodzi do piona, goniec broni, skoczek dał szacha, tak. To jest kwestia po prostu posunięć, aby zdobyć, no tu już podstawienie figury. Widzimy, król wybija, zbieractwo pionków następuje w tym momencie. No na Nakamura oczywiście wizualnie tutaj już chyba gra w ten sposób, żeby to wyglądało po prostu ładnie z obrazka. No i zobaczcie, w tej sytuacji... Dorabia skoczki. No, może jakbyśmy dorobili hetmana czy dwie wieże, to byśmy wygrali dosyć szybko. Ja te ruchy dosyć zgrabnie przestawię. Tutaj skoczki idą sobie na ósmą linię, aby nie dać pata przypadkiem. A Nakamura postanowił tutaj sobie doprowadzać pionki. No, czysta zabawa z maszyną, oczywiście, w tej sytuacji. A że maszyna się nie potrafi poddać i musi grać do końca, to będzie grała do końca, aż do mata. No, tutaj widzimy, tych skoczków jest sporo. Nakamura te skoczki poprzestawiał w sposób no, imponująco piękny. Jeszcze dorobi kolejnego skoczka. Mamy sześć skoczków na szachownicy. Dosyć łatwo to przestawia Nakamura. No i zobaczcie, szach na F3, Król H1, no i mat. Widzimy piękne ustawienie skoczków, które atakują króla i dają pięknego mata. No ale to w ramach ciekawostki, moi drodzy, zobaczymy, jak kolejni zawodnicy będą grali z silnikami. Tymczasem dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.